będziemy kowalami swojego losu. Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Kontynuujemy przygodę w God of War Ragnarok. No, działo się w poprzednim odcinku. Tak naprawdę Tyra nie znaleźliśmy. Okazał się Odynem w przebraniu. No i co? Kratos postanowił, jak to w zadaniu, odejść. Postanowił odejść. Zobaczymy, co nas czeka w tym Midgardzie. Ojcze, gdzie idziemy? Do domu. Ojcze, możemy? Ja chciałbym zapolować. Ruszaj przodem. Możesz na nas liczyć, Atreusie. Ale smutny. Co to robimy? Jelenia. Którędy mamy iść? Pójdziemy w stronę jeleni. Porozmawiamy o tym, co się stało. Chyba coś słyszałem. Tędy. Daj mu trochę przestrzeni. Tutaj. Ślady. Prowadzą w tę stronę. Okej. Myślałem, że coś powie. On czekał na to, aż podniesiemy tam tą kłodę. Atreusie, przemoc nas zmienia. To, że czujesz jej skutki, nie czyni cię słabym. Z pewnością wszyscy je czujemy. Idziemy w dobrą stronę. Widzę tam połamane gałęzie. Chodź. Wszystko wciąż do mnie wraca. Nóż, rok, twarz Sindriego. Synu. Oto jest. To Fenrir? A, jeleń. Górze. Celność ponad szybkość. Czemu? Teraz ucieka. Tak jak i my. Ja nie rozumiem. Ranne zwierzę, które krwawi, musi przestać, bo umrze. My krwawimy, a to... To nas rozprasza. To moja wina. Nie. Nie.
Znajdźmy Sindriego. Może ocali Broka. Mam pomysł, gdzie może być. Prowadź. Ale chcę w ogóle zobaczyć, czy mamy tutaj... Nie mamy... rzeczy, które tutaj są do znalezienia. Dopiero tu się pokazują. Możemy pojechać saniami. Muszę się zastanowić, co mu powiedzieć. Pewnie. To jest? Gdziekolwiek spojrzę, przypominam sobie o swoich błędach. Nasze działania mają konsekwencje. Pamiętanie o nich nie jest karą. Powiedzmy. Gdybym tylko... Wykrył podstęp, którego ofiarą wszyscy padliśmy. Powstrzymał atak, którego nie mogłeś przewidzieć. To błędne myślenie, Atreusie. Ojciec ma rację. Nawet bogowie nie kontrolują wszystkiego. Svana, Speki... Wszystko gotowe do drogi. Świątynia Tyra. Tam jedziemy. Że nie dałoby się jakoś wskrzesić Broka? Sindri już raz to zrobił, więc może moglibyśmy to powtórzyć. Obawiam się, że nie, chłopcze. Kiedy dusza taka jak Broka, czyli bez Fylgia, bez celu, opuści cielesną powłokę, to nie może dostać się do jeziora duszy. Nie jest po prostu martwy. Odebrano mu zaświaty. Nie ma czego wskrzeszać. O kurwa. Naprawdę odszedł. Atreusie, jeśli dałoby się coś zrobić, to już byśmy to zrobili. Wiem. Głupio z mojej strony, że się łudziłem. No, to peszek. Tęsknię za czasami, kiedy jezioro było jeziorem. Chciałbym wsiąść na łódź i stąd odpłynąć. Uciec od wszystkiego. Nie uciekniesz od swoich błędów. Nie sposób ich zapomnieć. Próbowałem. Ano, pójdą za tobą na kraniec świata, braciszku. Jeśli chcesz stąd odpłynąć, wybierz konkretny cel. Dźwig na końcu mostu powinien nadal działać. Zabierze nas do świątyni. A ma smutną minę.
Atreusie, skąd pewność, że Sindri tu będzie? To tu się znów spotkali. Spaja się na nowo coś, co pękło. Będzie tu. O kurde. No proszę. To miejsce po ostatniej walce. No to troszeczkę zboczyliśmy z kursu. A myślę, że będzie walka tu. Sindri. Sindri, ja... Tak mi przykro, my... Nie. Nie chcę tego słyszeć. Nawet nie wiesz, co to znaczy. Nie darujemy tego Odynowi. Temu, którego zaprosiliście pod mój dach? Wszystkich nas zwiodło. Ale niektórzy dali się zwieść bardziej. Czyż nie? Oddałem wam wszystko. Mój talent, przyjaźń, mój dom, sekrety, bogactwa, a wam było mało. I co mi zostało? Straciłem rodzinę. Jest ci przykro? No to przypatrz się mnie. O. Co możemy zrobić? My? Z nami koniec. Masz przeżyć ty. Bez względu na cenę. Pytasz się, co zrobić? Zejdź mi kurwa wreszcie z oczu! Chodź, chłopcze. Zostaw go. Musi być sam. To my nie byliśmy jak rodzina? Byliśmy. Wróć do domu i przygotuj się do wojny. O kurde, się dzieje. Zacznie się Ragnarok. Nie da się już tego naprawić, prawda? Nie. Ale z pewnością poczuje się lepiej, gdy Odyna dosięgnie sprawiedliwość. Sprawiedliwość? Nie o sprawiedliwość nam chodzi. Chcemy zemsty. Wszystkie moje ścieżki prowadzą do zemsty. Tylko to nam zostało. Musimy wrócić do Freji. Kiedy wrócimy, to...
Naprawdę czeka nas wojna. Tak. Nie ma już odwrotu. Kiedy wróciliśmy do Svartalfheimu, żeby znaleźć Tyra, naprawdę tego nie chciałem. Nie o to mi chodziło. Gdybym wiedział, co się stanie z Brokiem. Wiemy, Atreusie. Wiemy. Wybraliśmy Sindrimu wszystko. Nie wierz ślepo słowom mówionym w rozpaczy. Nieważne, jak trafne się wydają. Wiem, że powinniśmy odwiedzić Freję, ale nie miałbym nic przeciwko pozostaniu w Midgardzie. Chociaż trochę dłużej. Ano, przyda nam się kilka przygód, które odciągną nasze myśli od wszystkiego innego. Czy ja dobrze idę? To nas prowadzi do... Chyba tutaj niepotrzebnie w ogóle. O. Tu w ogóle niepotrzebnie wlazłem. Chociaż do domu Frey to jest ten... Ten żółw, tak? Dobrze pamiętam. W sumie to teraz nie wiem, czy dobrze, że stąd wychodzę. Teraz to się oddalam, nie? Więc wychodzi na to, że tędy. To tutaj? A, bo prowadzi nas chyba do tamtego przejścia. Znaleźć ukojenie. Mamy pewność, że Freja będzie w domu? Czemu nie? Tajne przejście Odyna było też jego drogą ucieczki. Bez przeklętego kruka w schowku namiotły, dom powinien być bezpieczny. No i nie pogardzi sojusznikami w walce. Właśnie. Teraz wszyscy chcemy zemsty. Odyn nie będzie nas więcej zwodził. Żeby tak zakpić z pragnienia pokoju Tyra i mojego.
porobił wszystkich i to ładnie. Wróciłeś. Jesteś z nami? Dobrze, już czas. Czas na co, jeśli można? Czas zjednoczyć wszystkie światy przeciw Odynowi, raz na zawsze. Tyr próbował to zrobić. Ten prawdziwy. Wszyscy go kochali. I nawet jemu nie wyszło. A więc nam musi wyjść, bo inaczej już nikt nie spróbuje. To jest Ragnarok. Tak się składa, że Odyn poznał już każdy z naszych planów. Tak, straciliśmy element zaskoczenia. A do Asgardu możemy się dostać tylko w jeden sposób i to niezbyt subtelny. Gjallarhorn. To znaczy, że przejdziemy świątynią Tyra, tutaj. Mur Asgardu jest tu. Zastępy Einherjerów Odyna zajmą miejsce pomiędzy nimi. Co oznacza, że potrzebujemy armii. Największej, jaką zdołamy zgromadzić. Takiej, jakiej Odyn się nie spodziewa. Dzięki niej dotrzemy do muru. Żeby go sforsować, potrzebny będzie surt. Ratatosk zdobył dla nas to. Pójdziemy tam we trzech. A ja wiem, gdzie szukać. Świetnie. A sojusznicy? Kto może do nas dołączyć? Pójdę do Helheimu. Zwerbuję armię umarłych. A ja wrócę do Alfheimu i zjednoczę elfy. Tak po prostu. Zjednoczysz elfy po setkach lat wojen. Wiesz, w Alfheimie za mną szaleją. A ty? Vanaheim? Tak. Znajdę Sigrun i zbiorę wolne Walkirie. Midgard nie ma armii. Ani Niflheim czy Jotunheim. Zostaje tylko Svartalfheim. Ja odwiedzę Svartalfheim. Sindri? To kto? O! Na pewno? Dam sobie radę. W porządku. Niech sprzyja nam szczęście. A my do Muspelheimu znaleźć ostatniego ognistego giganta. Prawie zazdroszczę pozostałym. Ale to jest chyba nowa miejscówka, tam nie byliśmy, to? Tak mi się wydaje. No. Tu nie byliśmy, a może? Byliśmy Atreusem tylko. Ponoć wiesz, gdzie szukać Surtra? Tak, poznałem sekrety jego ołtarza, gdy byłem w Muspelheimie z Thorem. Z Thorem? Nie martw się, nie widział, jak tam wchodziłem. Nie o to się martwię. Słuchaj, Surtra trzeba będzie przekonać, by połączył się z żoną, Simmarą. Połączył się? No, gdy się ze sobą złączą, stworzą wielkiego potwora, który zniszczy Asgard. O rany. Wybaczcie. Mam pewne wątpliwości co do pertraktacji z Hreswelk w Helheimie. Podejrzewam, że mogłaby dać się przekonać komuś spośród umarłych. Mimirze, jesteś tam potrzebny. Nagle śmierć to zaleta? Cóż, ci dwaj powinni sobie beze mnie poradzić. Bracie, mógłbyś? Dobrze. Dziękuję. Spotkamy się niedługo. Hej, chyba widzę w oddali kuźnię Surtra. Dobra, ja z chęcią pójdę tutaj. Ale chcę zobaczyć tą misję poboczną. Jak już tu jesteśmy, to czemu by jej nie zrobić? Aha, dobra, nie można. Żona Surtra. Gdzie jest? Chyba...
chyba w Niflheimie. Jeśli idziemy w stronę tej wieży, mamy szansę ujrzeć kuźnię. Uwaga! Ciekawe, czy nie poznali przepowiedni i nie zaszyli się w swoich światach, by ją powstrzymać. To zrozumiałe. Oby zrozumieli, czemu musi dojść do Ragnaroku. Patrz, tam. Gdzie? Kurde, dostałem? Ale pewnie jesteś tego świadomy. No to chodźcie teraz wy. Odsuń się! Kurde. Lawy. Skąd wiesz? Przeczucie. Kiedy byłem tu wcześniej, zdążyłem się tu trochę zorientować. Ja to z chęcią bym zbadał w ogóle, co jest tu jeszcze. Ogólnie. Wiedza o świecie, skrzynia Nord też tu jest. Aha, tu wracamy. Ło, ale widoczki. Dobra, rozumiem, że tego nie dosięgniemy. Musimy być gotowi na Surtra, w razie gdyby odmówił pomocy. Gotowi? Według przepowiedni on i Simmara połączą się, ale kto wie, czy będą z tego zadowoleni. Chcesz zmusić te przedwieczne istoty do posłuszeństwa? No, nie wiem. Bez nich nie wygramy wojny, nie? Musimy być blisko. Już słyszę kuźnię. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że seria się podoba. No, jesteśmy już najprawdopodobniej przy końcówce. Nie wiem, ile jeszcze odcinków mi zostało do nagrania, ale myślę, że więcej niż 5 nie będzie. No co? Okończymy.
Mam nadzieję, że seria się podoba. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o udostępnieniu. Będę bardzo wdzięczny. To pomoże się rozwinąć mojemu kanałowi. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Hej.